Cześć kochani, witajcie serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam gadżet kuchenny, a mianowicie foremki do gotowania jajek. Będę je specjalnie dla Was dzisiaj testować. Wszystkie składniki, z których będę gotować, już są przygotowane, posiekane. Pokażę Wam jeszcze te foremki. Ja sobie kupiłam 6 sztuk tych foremek. Rozkładają się do mycia, można je myć w zmywarkach. Proszę zobaczyć, w ten sposób się składają. Jest wieczko, które się zakręca. Uchwyt, za który można wyjąć z gorącej wody. I zapraszam Was. Zobaczymy, czy to naprawdę działa. Każdą foremkę smaruję tłuszczem, a później wbijam jajko. Teraz pierwsze jajko wbiję bez niczego. Do następnej. Foremki z jajkiem. Dodam może szyneczki. Oraz pietruszki. Serka żółtego. Tu mogę sobie taką malutką łyżeczką. Może tak zamieszam troszkę, żeby to żółtko się troszkę wymieszało z tymi przyprawami, że tak powiem, czyli z tą szynką, zieleninką. Następne jest gotowe. Do następnej foremki z jajkiem dodam też troszkę szynki, to będzie tak kolorowo, pomidorka, szczypiorku oraz sera żółtego. Foremki wkładamy do gotującej się wody. I gotujemy normalnie, tak jakbyście gotowali jajka na twardo. Słuchajcie, wyciągam całe jajko bez dodatków. Trochę nim musiałam postukać, żeby mi się wyjęło. I wcale, powiem Wam, nie jest idealne. Widzicie takie? Ma pory, nie jest takie idealne. I na dnie foremki zostało trochę jajka. Wyciągam następne. Tu jest pomidorek w środku.
powiem Wam, że nie chcę wyjść. A jajka się powinno jeść na ciepło, więc... powinny... Zobaczcie, jakie to jest badziewie. Wcale nie chcę wyjść to jajko, tak jak na reklamie. Słuchajcie, pościskam je, udałam, może to wyjdzie. O, to takie jest. Powiem Wam. Też trochę je spróbuję poruszać do dołu. To jajko też wyszło, chociaż też nie jest idealne. Ale powiem Wam, że te foremki nie spełniają swojej funkcji, tak jak w reklamie. Zobaczcie. Mokre warzywa, takie jak pomidor czy cukinia, w ogóle się nie nadają do tych foremek. Natomiast samo jajko, tak sobie, ewentualnie z szynką i ze szczypiorkiem, z zieleninką. Suche takie warzywa mogą być i zieleninka. Chociaż ogólnie foremki nie spełniają swojej roli. Powiem Wam tak, to wygląda bardzo źle. Zanim kupicie, zobaczcie mój filmik. Krótko mówiąc, nie polecam tego badziewia. Jeżeli ktoś by się uparł i chciał faktycznie kupić, to kupiłam w internecie. To są foremki do gotowania jajek. Ja nie polecam. Wyglądało to zupełnie inaczej na reklamie, czyli reklama nie mówi całej prawdy. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia.